serdecznie w kąciku kulinarnym Miejskiego Domu Kultury zaczynamy po raz kolejny pracę online. Do kącika kulinarnego zaprosiłam wyjątkowego gościa. Przed Wami Łukasz Pasor, perkusista pracujący w Miejskim Domu Kultury. Łukasz, przygotowałeś coś, czego ja nie potrafię zrobić, a będzie to... Będzie dobre, na słodko, tym razem. Pokażę Państwu potrawę bardzo prostą, ja to robiłem od dzieciństwa, moje rodziny są dość popularne. Nie każdy oczywiście lubi słodycze, ale myślę, że Wam się spodoba. Zwłaszcza teraz na jesienne i zimowe wieczory. Powiem, co jest potrzebne. Jajka, mąka, odrobina soli, cukier i mleko. I to są wszystkie produkty do zrobienia samego omletu. Jeszcze trzy. Oczywiście, ale to już na koniec, jak już sobie usmażymy nasz omlet. Cała trudność polega właśnie w etapie smażenia, bo przygotowanie nie jest trudne, zaraz pokażę. Pierwsze co, wybijamy sobie jajeczko. Na jedną osobę, szczerze mówiąc, wystarczą 2-3 jajka, tutaj sobie zrobić większą porcję, to będzie jajek 5. Ja wiem, Łukasz, że wiesz, przed nami tutaj stoją przepiękne kwiaty, które ja nie potrafiłam podobać. Wiem, że zajmujesz się bardzo wieloma dziwnymi dla mnie rzeczami, bo oprócz tego, że jesteś perkusistą, no to pomagasz ożywić kwiaty, które mi się nie udają, tak? Tak, tak. No, lubię kwiaty. Przede wszystkim, żeby dbać o kwiaty, trzeba je lubić. Podobnie jak ze zwierzętami, jak z ludźmi. Jeśli lubimy ludzi, oni nam się odwdzięczą. Kwiaty również. No tak, że wiesz, jestem bardzo zadowolona z tego, co zrobiłeś. Ale słuchaj, nagrałeś wiele filmów, bo ty masz bardzo różne zainteresowania i wiem, że nagrałeś świetne filmy o ziołach, które można obejrzeć na stronie Miejskiego Domu Kultury, o różnych owadach. Skąd takie zainteresowanie? Biologia to nauczyła mnie od dziecka w zasadzie. To jest jedna z moich pasji i moich zainteresowań. Później udało mi się skończyć odpowiedni kierunek studiów. A specjalizuję się w mikrobiologii, czyli w bakteriach, wirusach, grzybach mikroskopowych. Ale to jest raczej dla wybranych i zainteresowanych. Większość ludzi raczej nie będzie chciała o tym słuchać. Natomiast owady. Owady to są istoty, które widzimy na co dzień. Mam 5 jajeczek. W międzyczasie? Próbujecie, tak? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Białka sobie ubijamy na sztywną mianę. Ja tak będę malutko usuwać, wiesz? Tak. Tak, te różne rzeczy będę chować, żeby nam tu nie przeszkadzały. Tak. Mówisz, że olety to wyrobiłeś od dziecka. No ja nie potrafię, bo mnie się nie udaje, więc w jaki sposób ty to od dziecka robiłeś? Pokażę. Bo ja się bym dała takiego wyzwania. Nie zawsze oczywiście wychodzi. No właśnie, to jest problem, bo już robiłam chyba ze 3 razy. Wiesz, jak to się robi. Nie poszło. Jest jeden trik. Ja tutaj stosuję najczęściej sól morską. Że nam się piana fajnie ubiła. Dosyć śmiało tej soli możemy sobie tutaj dodać 3 czy nawet 2. I wtedy ta piana jest sztywniejsza. Lepiej się trzyma. Czyli trzeba ubić teraz. Tak. Ubijamy sobie pianę. Żółteczka czekają. Trzeba coś jeszcze przygotować w międzyczasie? No to mogę mieć sobie było. Tak. Ja może powiem tak. Jest taka zasada. Tyle, ile mamy jajek, tyle dodajemy łyżek mąki. Ale takich czubatych czy płaskich? Bo... Płaskich. Płaskich, tak? To mogę to już robić. A to ty, proszę, to jaj, dobrze? Ja się tutaj zajmę. Tak dobrze? Tak, tak. Do tego? Tak, do tego.
żeby to ciasto miało przyjemny smak. Tutaj mamy trochę cukru, tutaj mamy trochę soli, także smak będzie prawie. Ja pracuję sobie jeszcze, a Katarzyna miesza. W międzyczasie włączamy sobie naszą patelnię. Smażymy na oleju. Można ewentualnie podkreślić trochę masła, ale lubi się przypadek. A czy ja mogę na przykład to teraz zrobić? Czy raczej go wiem? Teoretycznie można, ale nie proponuję. Ale tak jak masz troszkę chłodniejszą patelnię, to nie zepsujesz.
trafiona, to wtedy tak, powinno nam wyjść. Tak, wszystko nam wyjdzie. Czyli to już mogę też odstawić, tak? Tak. Nasza kuchnia, tak, będzie piękna. Czekamy, ona musi wyglądać i zsiąść. Ja pozwolę sobie tu przejść. No ja już spróbowałam. Może się dobrze zrobić. Ale kurczę, nie wiem czy tego, czy nam ten talerz starczy. Na tego omleta, bo trochę może mogę... nie wystarczy. Ale to jak tak, tutaj nam odwiśnie, to nam się to może pokruszyć? Nie, ale nie. Ja u siebie oczywiście piekę na paniku gazowym, tak. Szybciej, ale dużo większe niebezpieczeństwo właśnie przy paleniu. I teraz czekamy. Czekamy. I sprawdzamy sobie tutaj z boku właśnie. A to może za wcześnie. Skąd? Czyli on powinien się tutaj tak troszkę... Tak, zarumienić, zarumienić. Się rozumiem. Czyli czekamy. Czekamy. Świetnie. No to opowiedz teraz nam jeszcze o tych ziołach, bo filmy są dalej do obejrzenia na naszej stronie. Chodzisz, fotografujesz, filmujesz zainteresowanie ziół. Dużo ziół używasz w swoim życiu? Zdarzało mi się, aczkolwiek głównie polegam na ziołach kupowanych z apteki. Szczerze mówiąc, no ona ciężko jest znaleźć zioła na tyle dobrej jakości i na tyle daleko od cywilizacji, żeby one były naprawdę zdrowe. No przecież mamy pełno dróg, w okolicy tutaj jest no, i huta, i zakłady przemysłowe były. Także no, wypadałoby się wybrać gdzieś dalej, jakieś tereny, nie wiem, kieleckie tutaj, czy za na Podlasie. Czy na Podlasie właśnie. Tak, w Bieszczady. To tej okolicy często, no, zwłaszcza przez hutę, często one są niestety troszeczkę zanieczyszczone. Aczkolwiek w czystszych okolicach jest na tyle źle, że możemy sobie spokojnie je. Wiesz, ja to pamiętam, jak moja mama mówiła, że dawno nie znali herbatki takiej, jak my teraz pijemy, z torebki albo liściastej. Natomiast babcia moja karczyła swoimi dziećmi. Wiesz, takimi herbatkami z jabłek suszonych, z liści lipy, liście malin i owoce malin. To były takie herbatki właśnie rozróżniające przecież, nie? No, to były dobre herbatki. Herbatki lipowe zwłaszcza. Tak, jeżynowa, przecież jeżyny zbierali, suszyli. To teraz tego się nie robi. No, teraz tego się nie robi. A szkoda. No, wiele okolicznych jeżyny zanikły. Tak. Na przykład tam, gdzie moi dziadkowie mieszkali jeszcze 20-30 lat temu, było tych jeżyn mnóstwo. W tej chwili albo to zarasta drzewami, albo to się wykasza pod większe gospodarstwa rolne. Niestety, obecna współczesna gospodarka rolna niszczy środowisko, niszczy zioła. Bo za dużo nawozów, tak? Raz, dwa, no, kiedyś te pola były malutkie, po kilka hektarów. Tak. W tej chwili pola mamy 30-50 hektarów, znikają miedzy. Znikają jakieś tam śródpolne zarośla, to jest problem. Brak ziół. No i krajobraz nam piękny ginie, prawda? Brak ziół, brak schronienia, to też jest brak miejsca chociażby dla zajęcy, dla całej masy zwierząt. Także to są naczynia, można powiedzieć, połączone. A propos, tutaj omlet nam już ładnie pachnie, tak, czujemy. I sprawdzamy sobie z boku. Ja staję na palcach, bo jestem taka niska, wiesz, i to jestem tak zainteresowana. O, już nam właśnie fajnie. Możemy go w całości. Ale to tak nie podniesiesz tym samym, tylko no właśnie, będziemy tutaj ekwilibrystykę uprawiać. Słuchaj, a może jakoś tego w tym pomogę ci, czy raczej tak, nie? Tak, o, tak? Nam te. Ja się boję tego dotknąć, powiem. Ja też się boję, szczerze mówiąc. Nie przygotowałem. Słuchaj, wyzwanie naprawdę jest ogromne. Ja przytrzymam ci patelnię, żeby... O, i? Ojej. No nie. Rozsypało nam się. Wiesz co, szkoda, że nie użyliśmy mniejszej patelni, prawda? Spokojnie. Właśnie, tutaj widzimy, jak trudną sztuką jest smażenie omletu. Tak, bo raz, należy go nie przypalić, a dwa, należy go tak przewrócić, żeby był w całości. Dokładnie. Ale to i tak będziemy kroić, także... Tak, tak. Wszystko jest oczywiście do odratowania. Widzicie Państwo, upieczony jest pięknie. Idealnie. Aczkolwiek no, na się tak troszeczkę... że tak powiem, teraz sypał na część. Czyli wiesz co, jak ja będę w domu teraz próbować, wiesz, po tej twojej nauce, to ja myślę, że no, zrobię z jednego jajka. No może. Na małej patelni. Może będę mała. O. Wiesz? Ale ja myślę, że tutaj... Czekaj, tam talerzy. To
tutaj dobrym pomysłem na taki większy obiad jest przekrojenie go na pół, na przykład, przez wrzucenie i wtedy sobie można... No ale to możemy tak zrobić? Możemy, no w tej chwili musimy. Stało się to, co się stało. Oleję sobie jeszcze... Ale tutaj mam olej, wiesz? Tak? Proszę, tak. Oleję sobie odrobinę. No chcieliśmy pokazać taki duży omlet, no ale to tak nam się nie udało. No. Ja myślę, że taki będzie super pyszny. Zapach jest fantastyczny. Tak, że nie ma co żałować, że on się tam na półko przyłamał, bo tak chciał. Mogę go tutaj jeszcze delikatnie położyć i no dobrze. Sprawdzamy sobie, jak on się ścina. No dobrze, a on jest tak gruby, ja nie wiem, i czy on się piecze, kurczę. Piecze się? Tak, to też mam bardzo fajnie się. A ja tak mogę sobie spróbować to, co jest na brzegu patelni? Nie, nie, może. Nie mogę? Nie, nie. No proszę cię. No dobrze. Tak, spróbuję. No dobrze. Chociaż nie wiem, czy to jest upieczone, to jest zawsze. Ale ta skorupka jest pyszna, tylko nie wiem, czy tą skorupkę zdjąć. Poczekaj, no kurczę. Wiesz, no. Ojej. Słuchaj. To jest dobre, to jest najlepsze. Ojejku. No, taki tutaj go sobie sprawdzamy, na przykład, tak? Jak go jeszcze przekroję, żebyśmy już nie mieli problemów z pękającym omletem. Ale słuchaj, ten pierwszy kawałek to będzie dla mnie. Tak? Tak. Dobra. Od razu sobie zrobimy na część. Na kawałki. Ile razy? Raz, dwa, trzy, cztery. A to będziemy konsumować? O, no tak, no oczywiście, że tak. Szaleństwo. I co? I potem słuchaj, bo ty tutaj nam drzew zaproponowałeś i co? Smarujemy powierzchni? Dokładnie tak. Aha. Jak już sobie usmażymy naszego omlecika fajnego, smarujemy na przykład rzemikiem, można sobie polać miodem, można sobie czekoladą na przykład, czy syropem klonowym, jeśli ktoś chce zaszaleć. Ja to myślałam, że to będziesz, wiesz, rzucał do środka. Nie, osobno omlecik, a później sobie dajemy to, co nam się drzewnie podoba i to, co lubi. I sprawdzamy sobie, czy sprawi nam się z siatą. No dobrze, a to jeszcze raz trzeba przywrócić. Tak, tak, jeszcze przewrócimy sobie, bo nam wyszło. Ciasta. Ale będzie ok. To ja... Nam się fajnie tutaj rusza. Tak. To znaczy, że sprawia to. Wiesz, jeszcze masz mokrą tą wokatkę, tak, więc to trzeba jeszcze sobie przewrócić. A jak tak się przewraca, to on nie padnie już teraz? Nie, w tej chwili jest sztywny. O. Słuchaj, o, może zmniejszymy. Ja sobie zrobię tak. Bak. I już. O kurczę. Posłuchaj się lepiej ręką, bo... Ja szykuję talerzy. Nie zawsze nam się tutaj sprawdza. Szykuję talerzy, bo widzę, że to już jest tak pyszne. Tak. Cały dół jest ok. Tylko jeszcze górę sobie posmażymy. Wspaniałe rzeczy. I wiesz, no ja tam nic nie mówię, ale ja naprawdę spróbuję. Ojej. Naprawdę będzie nam smakował. No, ale wiesz, nie wrzucaj potem tych skorupek z boku, bo to jest naprawdę dobre. Dobrze. Ja to próbowałam, jest pyszne, wiesz, ja bym tam sięgnęła jeszcze na spotkam. Ale przy takim wypadku bez problemu nam się omlecie. Ale tak nie zrobisz tego. Nie, z omletem nie. Aha, czyli nie robi się tego z omletem. Nie, no bo może nam nas no tak, przykład wylądować na ścianie. Jakbyśmy wstrząsnęli, to by upadło, tak? Tutaj już sobie wyłączamy kuchenkę, ale na palniku gazowym dużo szybciej to idzie i dużo bardziej trzeba uważać, bo jeśli przegapimy moment, on momentalnie zczernieje i będzie po omlecie. No, rewelacja. W zasadzie już jest gotowy. Oj, ale tego to ja nie odkręcę, poproszę cię, tak? Byś ty odkręcił, tak? Ja ci mówię, będę talerze, wiesz, szykować. No bo przecież... Ja się posłużę tutaj. Przeszkadza ci po prostu. Starosłowiańską metodą. No. O. O, jak już zrobiło cyk, to znaczy się, że jest gotowy. I co, łyżeczkę do tego, tak? Jak bardziej. Wiesz co, ja to tak każdy drzew pasuje. Tutaj to już tylko zależy od naszych preferencji. Taki domowy najlepszy. Wszystko. Dyniowo-jabłkowy, który uwielbiam i Wlusia. Mówi babcia, przynieś mi do tego. Już sobie sprawdzamy omleciki. Ojej. Pięknie się siadło. Proszę cię bardzo. Nawet właśnie w większym wydaniu lepiej go sobie podzielić na części. Wtedy łatwiej nam się. Jak rzucamy pierwszy raz, wlewamy na patelnię i troszkę się posmaży, to możemy podzielić, potem kawałkami możemy przerzucać. To jest dużo wygodniej. O rany. No to co? I to już wszystko. To już wszystko, tak? Tak.
Życzymy smacznego i oby przyszły rok był ładniejszy i bardziej pozytywny niż ten. Dziękujemy pięknie, zapraszamy Was za tydzień. Kolejne wyzwania, kolejne gotowanie. Do zobaczenia.